Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane ciekawostki cmentarne. Zobaczycie m.in. podwodny cmentarz, gdzie spoczywa słynna kucharka. Zobaczycie również grób słynnego Charlie Chaplina, który został wykradziony przez pewnego Polaka. I usłyszycie o słynnej klątwie Titanica. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jeśli chodzi o aktualności, to niedawno odbył się pogrzeb znanej aktorki i reżyser dubbingu Miriam Aleksandrowicz. Spoczęła ona na cmentarzu północnym w Warszawie. 19 lipca z kolei 70. urodziny obchodziłby jej drugi mąż Jacek Czyż, który także pochowany jest w tym samym grobie. Nie martwcie się, seria o mało znanych cmentarzach Warszawy będzie kontynuowana. Niedługo pojedziemy także na cmentarze do Łodzi. Charlie Chaplin był słynnym brytyjskim aktorem, jednym z najsłynniejszych komików świata. Miał 11 dzieci, w tym 8 z Oną O'Neill, córką dramaturga Eugena O'Neilla, który spoczywa na cmentarzu Forest Hills obok Bostonu. Wcześniejszymi żonami Chaplina były Mildred Harris, spoczywa na cmentarzu Hollywood Forever, Lita Gray, została pochowana na cmentarzu Valhalla Memorial Park w Los Angeles oraz Paulette Goddard, która spoczęła na cmentarzu Ronco Sopra Ascona w Szwajcarii. Nie żyją już także niektóre z dzieci Chaplina, m.in. syn Norman, który urodził się i zmarł w 1919 roku, spoczywa na cmentarzu Inglewood Park. Nie żyje także Charles Spencer Chaplin Junior, który spoczywa na Hollywood Forever. Rodzice słynnego aktora, Charles Spencer Chaplin Senior, pochowany jest w ojczyźnie na cmentarzu Lambeth pod Londynem. Z kolei matka, Hannah Mariet Paddingham Hill, pochowana jest na Hollywood Forever obok syna. Nie żyje także brat Chaplina, Sydney, który spoczął na cmentarzu Clarence Montero w Szwajcarii. Warto wspomnieć, że matkę Chaplina, czyli swoją babkę, zagrała Geraldine Chaplin, córka Charlesa Chaplina, w biografii o słynnym aktorze pod tytułem Chaplin. Pogrzeb Chaplina odbył się w obrządku anglikańskim. Został pochowany na cmentarzu Courcy-sur-Vavay w Szwajcarii. 3 miesiące po pochówku wandale wykradli z grobu trumnę z jego ciałem. Odnaleziono ją dopiero 8 tygodni później. By nie doszło do kolejnych kradzieży, trumnę umieszczono potem w betonowym sarkofagu. Sprawcami zuchwałej kradzieży okazali się mechanicy samochodowi, emigranci. 24-letni wówczas Roman Wardas z Polski, 38-letni Gancho Ganew z Bułgarii. Zadzwonili oni do wdowy z żądaniem okupu. Chcieli 600 tysięcy franków szwajcarskich. Ta jednak im nie zapłaciła. Wandale zostali złapani dopiero po swoim 27. telefonie do Ony Chaplin. Policja zastawiła na nich specjalną pułapkę. Obstawiła wszystkie 200 budek telefonicznych w okolicy. Wówczas złapali Romana Wardasa. Po aresztowaniu ujawnił on swojego wspólnika i wyjawił, gdzie trumna z ciałem Chaplina została ukryta. Trumna z ciałem Chaplina została ukryta w polu kukurydzy. Złodzieje zostali skazani za zakłócenie spokoju zmarłego oraz próbę wymuszenia okupu. Wardas, który był mózgiem operacji, został skazany na 4,5 roku ciężkich robót, a Ganew otrzymał 18-miesięczny wyrok w zawieszeniu. Skruszeni złodzieje napisali także list z przeprosinami do wdowy po Chaplinie. W 2014 roku kradzież zwłok Chaplina stała się kanwą francuskiego filmu Cena Sławy, w którym wystąpił syn Chaplina i Ony, Eugen oraz ich wnuczka Dolores. Julia Child, amerykańska kucharka, propagatorka kuchni francuskiej, autorka książek kulinarnych. W 2009 roku powstał o niej film Julie i Julia na podstawie książki Julie Powell z brawurową rolą Meryl Streep. Prochy Julie Child zostały pochowane głęboko pod wodą w kolumbarium Neptune Memorial Reef Key Biscayne na Florydzie.
Jest to największa rafa koralowa świata stworzona przez człowieka. Grób Julie Child znajduje się dokładnie 40 stóp pod powierzchnią wody. Spoczywa tu także kompozytor Fred Silver. Jeśli chodzi o oryginalne cmentarze, to w São Paulo w Brazylii znajduje się najwyższy cmentarz świata. W Memorial Necropole Ecumenica Santos pochowany jest m.in. słynny piłkarz Pele. Budynek, w którym znajdują się szczątki zmarłych, ma aż 108 metrów wysokości i może pomieścić 40 tysięcy mogił. Bardzo oryginalny grób ma także wynalazca niewybuchowej lampy gazowej Charles Pigon. Jego grób znajduje się na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. Jest to rzeźba nagrobna małżonków leżących w łóżku. Żona Charlesa, Catherine, zmarła 6 lat przed mężem. A teraz opowiem Wam o grobie pewnego żołnierza, o którym raczej nie usłyszycie na lekcjach historii. Wszystko dlatego, że nazywa się bardzo wulgarnie. Szeregowy kurwa dupa. Jego imię w języku suahili oznacza drugi z dwóch, a nazwisko można przetłumaczyć jako przeskakiwać, przepychać, przekraczać. Zmarł on 14 grudnia 1943 roku i został pochowany na cmentarzu wojennym Tika w Marsabit w Kenii. Należał do East African Military Labour Service. Niedawno media podały informację, że słynny papaj wzorowany jest na polskim marynarzu. Wiemy, gdzie został pochowany. Był nim Frank Rocky Figel, który spoczywa na cmentarzu katolickim St. Mary's w Chester w Stanach Zjednoczonych. Był pierwowzorem słynnego marynarza papaja stworzonego w 1929 roku przez rysownika Elsie Christlera Segara, który pochodził z tej samej miejscowości, w której umarł Figel. Podobnie jak bohater słynnych komiksów, Frank Rocky był osiłkiem i palił fajkę. Czy lubił szpinak i wszczynał burdy, tego niestety nie wiadomo. Figel nie miał także jednego oka. Jego rodzicami byli urodzony w 1836 roku Bartłomiej Figiel i 2 lata młodsza Anna z domu Grot. Pobrali się oni w 1864 roku w parafii katolickiej w Czarnkowie. Potem wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Pochowani są na tym samym cmentarzu, co ich syn w stanie Illinois. W przestrzeni możemy spotkać wiele klątw, m.in. słynną klątwę rodziny Kennedych. Ja opowiem Wam teraz o klątwie Titanica. Wiąże się ona z ostatnimi wydarzeniami. Niedawno w wieku 94 lat zmarł aktor Lev Palter, który w Titanicu grał postać historyczną Izydora Straussa. Był on politykiem amerykańskim oraz słynnym biznesmenem. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu Woodlawn w Nowym Jorku. Wróćmy do Paltera. Jego postać pojawia się m.in. w słynnej scenie, w której przytulony do łóżka do żony Rosaline zostaje zatopiony w kabinie przez wody oceanu. Straussowie mieli w sumie 7 dzieci. Jak się okazuje, ich prawnuczka Wendy Rush była żoną Stocktona Rusha, dyrektora generalnego Ocean Gate'u, który zginął ostatnio w łodzi podwodnej Titan, której zadaniem było dotarcie do wraku Titanica. Razem z nim zginęli 19-letni Sulemon Daud, który chciał pod wodą pobić rekord Guinnessa w układaniu kostki Rubika, jego ojciec biznesmen Shahzada Daud, przedsiębiorca Hamish Harding oraz Paul Henry Nargole, pilot feralnego batyskafu. Jeśli chodzi o groby ofiar Titanica, to około 150 z nich znajduje się na cmentarzach w miejscowości Halifax w Kanadzie. To właśnie stamtąd łodzie ratunkowe wypłynęły, by ratować pasażerów słynnego transatlantyku. Pochowany jest tu m.in. Jay Dawson, który był palaczem na Titanicu. Takie samo nazwisko jak on nosi główny bohater filmu grany przez Leonardo DiCaprio. Innym członkiem załogi był Frederick Flett.
Był on marynarzem, który pełnił służbę jako obserwator w czasie, gdy statek zderzył się z górą lodową. Marynarz pochowany jest na cmentarzu Holyoke w Southampton, czyli tam, gdzie pochowany jest także słynny Ben Hill. Na Titanicu zginęło ponad 1500 pasażerów i członków załogi. Uratowało się trochę ponad 700 osób. Wśród ofiar byli także Polacy. Na Titanicu zginęła prababcia Anny Marii Jopek, Jakob Birnbaum, handlarz diamentami, który podróżował pierwszą klasą, ksiądz Józef Montfił, który oddał miejsce w szalupie ratunkowej, czy Elizer Gliński, którego ciało odnaleziono w wodzie, a potem pochowano w morzu. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. W kolejnych odcinkach Niezapomnianych przypomnę Wam także o innych ofiarach słynnych klątw. Do zobaczenia!